tam na sternem odcinku zagrajmy ze mną, a to jest Gothic. Zagomeza. Zagomeza, rozumiem to. Gdzieś tutaj... Cała ta przeklęta góra jest... Dlaczego zamknięta? Nieważne, ile pełzaczy zabijaliśmy. Kolejne zastępy... Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu... Nie! Hej, Ashgan. Możesz już... Mówiłem ci już! Ashgan, wszystko będzie w porządku. Cóż, jeśli Ian bierze na siebie odpowiedzialność... Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu... What? Jesteś chamski. Dobra, idę po strażników. Żeby odcinek był trochę dłuższy, bo to będzie tylko jeden odcinek, gdzie się ze mną i będziecie skazani na to. Żeby patrzeć, jak muszę się poruszać po tym świecie. Och, te starsze gry. Siema. Podszukam wydzieli. Pomożesz mi pod... Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieśmy. Proszę. Dzięki. Będę czekał. Okej, już 250. Okej, to jest jakiś drugi. Wiem, gdzie... Zatem przyda ci się... Dobrze. Dwóch albo trzech. Czekaj, jeszcze se luknę, bo muszę... wydzieli na pełzaczy, to jest to. Przekonaj kor na kosz, by dołączył do oddziału przy bramie. Aha, okej. Okej, to już chyba wszystko. No to na tym musiałem latać. Fajnie, to idziemy. Gorna wid. Chyba wystarczy. No dwóch strażników, no ludzie. Dwóch strażników to jest... To jest wszystko, no. Dwóch strażników to jest jak... otwarcie Ikei. Dwóch strażników to jest jak... zamknięcie Biedronki. Czyli masakra. Za Gomeza. Przygotowań. Dobra. 1500 doświadczenia, masakra. Ja wrócę i będę miał kolejne 20 punktów do wydania. No. Okej, mam pochodnie. Syf! Ale epic walka, nic nie widzimy. Nie musimy. Jest. Jest. Szczerze, to specjalnie chciałem się tam wrąbać, żeby ubić ich więcej niż strażnicy dadzą radę. Aha, bonus mana, Boże, co ja żałem. Mięsko więcej daje. Zobaczmy. Czy w ogóle ja chcę widzieć ich liczebność? To jest taka jednak pytanie. Niecierpliwe pytanie, czy ja chcę wiedzieć, ile ich tam jest. Okej, tu jest syfek. Chyba najtrudniej było się przeżyć, bo tu już jest czysto. Chodź, chodź. Aha, ja już faktycznie, bo ja już mam sekwencję przecież ataku. Mogę tak mieczem i pałką i dzidą, laserową dzidą z kapitana bomby. W ogóle to polecam kanał Kamilo 10278. Jeżeli jesteś aktywnym widzem, to mógłbyś luknąć, jeżeli go nie znasz. Taki mały kanał, większy od mojego. No to chyba ja ten. Znaczy naszego. Pua, nie mogę się przyzwyczaić. Okej. Sorry, że ten, cicho. Ale się walką przejąłem. Bo ta walka jest naprawdę emocjonująca. Może chociaż wygląda plastikowo, to daje takie emocje.
że to naprawdę nie ogar jest. Czekaj, zapisałem sobie, okej. Okay. Pochodnia. Tu są jelitka. Bla. W tym gównie się rodzą te gówna. Fajnie. Spoko, w tym gównie się rodzą te gówna, no fajnie. Okej. Okay. Tam nie ma. I co? Jedź, ty też. Jest, udało się. Ty już tak na raszach. Okej, smażone mięso. Przygotujcie się na największe gówno, jakie w życiu widzieliście. Wow, 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 o co się... Jeszcze wy. I ty jeszcze tam. Jestem sam ciekawszy. Mogę sobie przed tym zapisać, super, no po prostu boba. Ciekawe, czy to ma odporność na jak strzały. Chyba to. Podejdźmy do tego shita. Pierwszy boss. No, oczywiście mam spam. I on się przed tym nie obroni. Dwa tysiące! No, no nie no, lód, piękny lód. Jajo pełzacza, jajo pełzacza. Jajo. Nawet dwa, no kurde, super. Jajo, ile ona jaj miała, a niby królowa. No pięknie, no kurde, jajeczka w kule, lubię jajka, naprawdę. Nie takie wiecie, lubię takie smażone jajka. Lubię. Me gusta kakao kapusta ogólnie. Mogę tędy jakoś wyjść? Chyba mogę. Okej, zapiszę se. Bo nie chcę z tym klockiem walczyć jeszcze raz. Nie lubię walczyć z klockami ogólnie. Takie minecraftowe. Dobra, to może ja stąd wyjdę. I potem się zobaczymy. Stoimy już przy bramie. Wchodzimy przez nią. Nie, w sumie to tyle. Idziemy do Torusa, bo teraz chyba nasza gildia to już nie będzie cień. To będzie strażnik rozpierdalacz. Czekaj, może z niego coś. Jeśli myślisz, że... Za go... Ludzie zawsze gadamy w dość... Możesz mnie... Tak. Ja nadal w siłę będę inwestował. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Jesteś ten... Wróć! Wróć kiedyś. Trzymaj się. Na piwo. 65 do siły. 65 dlatego, iż mam ten pierścionek od magów. Chyba wydawało mi się to najbardziej sensowną nagrodę. Za gomę! Chciałeś mi coś powiedzieć? Poziom 10. To, co pokazałeś w kopalni, świadczy nie tylko o twojej odwadze, ale również o niepospolitej sile i umiejętnościach. Chętnie bym cię widział w szeregach straży. Ale zanim to nastąpi, musisz jeszcze trochę popracować nad swoimi umiejętnościami. Tylko najlepsi mogą zostać strażnikami. A czemu ten bez nogi został strażnikiem? Za gomę! Interesuje mnie, w takim razie powinieneś po... Co ma zrobić, żeby zostać strażnikiem? Diego, powiedz. Za gomę!
Wiesz, co mam zrobić? Nie wiesz, nie? Nie ma. Przecież dostałem 10. Wróć, nie. Kiszko. Trzymaj się. Aha, ja muszę mieć 10. Aha, dobra. No, to na tyle w tym odcinku. Zwiedziliśmy kopalnię, zabiliśmy pełzacze. 10 level i będziemy strażnikiem. Mamy rudy, żeby kupić se to. Nas, czyli wyruszyć już tylko zostaje nam do bagiennego bractwa gandzi i narkotyków, żeby dokończyć tego dziwnego questa. Dobra, się z wami żegnam. To był Gothic. Bye.